Zanim przedstawię laureatów nagród, zanim poproszę władze naszego miasta o wręczenie nagród, poproszę panią naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej o odczytanie regulaminu nagród. Jak co roku nagrodę przyznaje za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa prezydent miasta Chorzów. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, zmierzające w szczególności do zapobiegania izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osoby lub rodziny, aktywizacji jednostki lub rodziny do rozwiązywania własnych problemów, mobilizacji środowisk lokalnych do samopomocy w rozwiązywaniu lokalnych. Należy rozwiązywać problemy społeczne, które są w każdym mieście i które zawsze będą. Jakie są główne instytucje zajmujące się tutaj pomocą? W Chorzowie działa kilkadziesiąt instytucji, organizacji, placówek, które zajmują się właśnie pomocą społeczną. Jak często rozdawane są medale i nagrody w Dzień Pomocy Społecznej i co trzeba zrobić, aby taką nagrodę otrzymać? Więc nagrody są już przyznawane od kilku lat w formie statuetek. Są to nagrody prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej Chorzowa. Natomiast medale są w tym roku po raz pierwszy wręczane. Uznaliśmy, że taka forma też jest potrzebna i taką formą też, poprzez taką formę możemy podziękować też wielu osobom, które mają osiągnięcia właśnie w dziedzinie pomocy społecznej. Bardzo dziękuję za Waszą pracę. Dziękuję także komisji, która te kandydatury wyłaniała, przedstawiała te nagrody. Bo komisja miała bardzo trudne zadanie, gdyż podejrzewam, że większość z Państwa spokojnie tę nagrodę mogłaby otrzymać. I pewnie otrzymacie Państwo, jestem przekonany, w kolejnych latach. Drodzy Państwo, z okazji tego dnia pomocy społecznej w imieniu mieszkańców miasta, a szczególnie tych grup, które wsparcia potrzebują, bardzo Państwu dziękuję za Waszą pracę. Niełatwo, do której trzeba mieć powołanie. Pracę taką bardzo poważną i bardzo potrzebną. Bardzo dziękuję Państwu. Zachęcam do energii, do takiej siły, do wykonywania Waszej pracy. Charakterystyczne jest to, że wsparcie udzielamy z różnych poziomów. Tutaj wśród nagrodzonych także były instytucje miejskie, były stowarzyszenia i także parafie. Czyli wszyscy włączamy się w wspieranie osób, które pomocy potrzebują. Nie,